Witam wszystkich serdecznie w czwartym odcinku już naszego wideobloga. Jest poniedziałek, a więc tak się wygląda po weekendzie troszeczkę. Mimo że oczywiście grzecznie, bezpiecznie, ale jakoś mocno rozleniwiony. Zazwyczaj w poniedziałek zaczynam od treningu tlenowego, aby troszeczkę też pobudzić mięśnie po weekendowym odpoczynku, ale w związku z tym, że trenerzy wyjeżdżają na walkę Janka Błachowicza do Stanów Zjednoczonych, do Buffalo, mała zmiana planów, a więc dzisiaj zaczynam od pierwszy trening, to jest ten, który miałem zrobić wieczorem, a który jest prawdziwym katem, czyli trening obwodowy. Godzina na zrobienie treningu indywidualnie, więc na luzie. 3 rundy po 10 minut, za chwilkę wszystko zobaczycie. Powoli zaczynam się trząść. Zawsze jest jakieś dziwne uczucie, jak mam świadomość tego, że za chwilkę mocno się zmęczę. Myślę, że wy też to macie. Jakaś taka adrenalina wstępuje. Mimo, że to tylko jest. Skóra słabo schodzi, jak się spocisz. O dwa kawałki sushi za dużo. Elo, elo! Jest trener Kamil, kurwa. Nie to, że tylko żyjcy, proszę, tarczę zrobi. My się z Kamilem znamy jeszcze z czasów startów w Taekwondo ITF. Razem startowaliśmy w zawodach, nawet razem w kategorii, nawet razem biliśmy się kiedyś na zawodach i w Taekwondo wygrywałem. Ale w parterze kręci mnie jak dzieciaka. Mogę poukładać cały plac zabaw na początek w ramach rozgrzewki. To waży 80. Duże to 10 kilo. Bierzemy 20. Największe zło. Przyjechał ten motocykl? Tak. Nie można stać pod ręką. Dlaczego nie? A z boku gdzieś go mogę ustawić tutaj? No ja zresztą motocykl muszę przestawić. Pan ochroniarz przyszedł, powiedział, że nie mogę stać przy bramie. Muszę jechać. Że tu może podjechać ciężarówka. Szliśmy na szliście. Wszystko musi być monitorowane. A wyniki idą do trenera. Cały czas mam mocno szarpnięte więzadła. Doktor Malinowski z kliniki MR polecił, abym zabezpieczał każdy jeden możliwy trening. Nie tylko trening, ale to też trochę upierdliwe jest oczywiście. Aby minimalizować gdzieś tam te drgania dalej. Ustalmy, że do walki nie będę w stanie tego wyleczyć. Szału nie ma. Pierwszy trening to trening obwodowy, tak aby trochę symulować zmęczenie, które będzie występować podczas pojedynku już z Sokoziu na Stadionie Narodowym. I trzeba przyznać, że te 3 rundy po 10 minut dają mocno w kość. Kontrola wyników.
nawet nieźle, bo pół minuty. Na pewno będziecie pytać, a więc szybciutko w jakich czasach. Airbike, 3 minuty w tlenie, czyli w miarę spokojnie na 140-150 tętnie. Potem 2 minuty trzeba wejść bez tlen, czyli u mnie to jest 170-180 tętno i to trzymać przez 2 minuty. Potem od razu schodzimy w 10 stacji, takich naprzemiennych najlepiej, aby mieszały się wysiłki, tak jak sobie ma. 10 stacji po 30 sekund i potem 2 minuty przerwy. Ha. 140 po minucie, czyli przerwy między rundami. Not bad. Jeszcze jedna. Nie lubię poniedziałku zaczynać taki, zawsze lubię tlenik 45 minut w spokojnym tempie. Się tak po weekendzie rozbudzam. A tu mój organizm zostaje w szoku. Dobrze. Trzeba zapierdolić. Tętno 110. Nieźle, nieźle, coraz lepiej. Heca! Dwa trójkąty jest zrobione. Dobra, słuchajcie, bo trening jest ważniejszy niż jakiekolwiek inne sprawy, ale w postaci całe spotkanie przed KSW 38 live niedługo się zaczyna i trzeba tam się szybko przetransportować. Jeszcze mały airbike, żeby rozbić troszeczkę szybko i gdzieś ten kwas mlekowy, żeby usunąć rozciąganie. O Jezu, nie mogę mówić, bo się zmiotuję. I szybko sprintem do Polsatu. Myślę, że jak się 5 minut spóźnię, to nic wielkiego się nie stanie. Marcin prachnie. Obejrzyjcie sobie jego walki. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to myślę, że gamoniem. Gość kręci takie obrotówki. Jezu, spóźnienie już 15 minut. Piotrek, jak już na nazwisko, ja już pisałem... Buczak Piotr. Buczak, jeszcze Piotr Buczak. 19 minut spóźnienia. Nie lubię się spóźniać. A niestety już jestem spóźniony. Ale trening priorytetem. Priorytetem. Komentator sportowy zbadał wymowy. Ej, przepraszam. Spotkanie w siedzibie Polsatu dotyczyło przygotowania tego, jak będzie wyglądać pierwsza studyjna gala KSW Live KSW 38 w Sękocinie. Sporo takich detali technicznych i od strony dźwięku, od strony pracy kamer, od tej całej synchronizacji. To wszystko trzeba było obgadać i na tę chwilę tej wiedzy jest dużo i myślę, że spokojnie ją do piątku przetrawię. Jeszcze do piątku trzeba się przygotować, także jest parę dni na to, aby sobie to wszystko poukładać. Ja jestem za emocjami. No to i tak potem robisz swoje na metryczce. W porządku, na metryczce robię co innego. Natomiast możemy to zrobić w sposób dwojaki. Jura wchodzi, ale Denison przecież nie dał się. Tak, to jest formuła, nie ma się co bać. W tym momencie ja zaczynam coś mówić takiego, tak. Ale przecież gdzie on był i co on widział, prawda, a ten już zrobił to tamto. Z kamerą. Dobrze, także tam powiedz wszystkim dziewczynom, że solarium, make-up. Jedziemy tłoczyć chemię w żyłę. Wpadaj, no jeszcze będzie, no kurwa, 55 tysięcy osób, to trzeba zobaczyć, no, nie? No ja, wpadnę na stół. Dobra, lecę się, lecę się, lecie. Trzymaj się. Wzajemnie. Tak jest. Nie wiem, czy wiecie, to jest ten... Poczekaj, tu sam... Przecież tu sam...
Przecież tu same gwiazdy. Człowiek przyjechał do centrum. Kurwa, nie robię w każdym kroku. Tam było trąbne przynajmniej, coś, cokolwiek. Trąbi, ale mi nie... Bębu nie trzeba, kurwa. To kierunkowskazów nie ma w sumie. To jak będziesz wyjeżdżał, to żebym się zahaczył, dobra? Tak, tak. Bo bym się zapłakał. A ty co? To przyjechałem po swoją krócej i lecimy do domu. Tak, że ja tutaj właśnie w DML przytoczyć w żyły. Trochę glutationu. Samo zdrowie. Samo zdrowie. Kiedy się bijesz teraz? 22 kwietnia. W Legionowie? No. Moje rodzinne miasto jest, wiesz, ja jestem z Legionowa. No, no, wychowany tam w dużym wieży. Nic, lecę w takim razie. Widzimy się w Lewce, centry Warszawy, Darek Zęk, wiadomo. 22, tak jak słyszeliście, waleczka bokserska padnę na pewno. 22 kwietnia to są moje imieniny i przede wszystkim gala jest w moim rodzinnym Legionowie. A wcześniej, nie wiem czy zarejestrowaliście Łozo. Nie wiem czy wiecie, ale Afro Mental generalnie, jako grupa chyba na jednej z gal KSW, oni w ogóle napisali taki kawałek otwierający galę. Odkopcie na YouTubie. Całkiem fajny. Ponownie. Ponownie. Ja dzisiaj jeszcze ustanę, jakby co, z kamerą. A tak się transportuje. Koks, tylko nie mówcie nikomu, że jestem steryda. Ampułki, żyła, przetoczenia. Słuchajcie, Zolkoseryl i glutation, TAT 600. Plus witamina C oczywiście. Bo w ampułkach to musi być koks. Dożylnie. Igła. Przekazuję mój obiad. Będę krzyczał, uciekał, płakał, nie wiem. Mogę stracić przytomność, to się dosyć często zdarza przy wkuwaniu, więc... Brutalnie cucimy. Więc nie wiem, czy warto. Słuchaj, dziwne, że nie dostałem narkomanów żadnym przez całe życie. Od dzieciństwa mam fascynację igłami. I jak chodziłem na pobrania krwi, nigdy nie płakałem. Zawsze mnie fascynowało uczucie wbijania igły i pobierania krwi z tej żyły. Tylko jeden. O, dobra. I relaks. Gdyby cokolwiek się działo. Dobra. Uda. Nic się nie dzieje. Trzeba tradycyjnie troszeczkę jednak podkręcić, bo inaczej to będziemy siedzieć. O, jak pięknie poszło. Tak stopniowo będę sobie dawkował. Od razu poczułem piękny chód w żyłce. Miałem okazję pisać na moim fanpage'u na temat tych wlewów. Wiem, że tam spora dyskusja rozgorzała. Po co i co przede wszystkim jest w tej magicznej torbie wszystko zawarte. Tutaj jest TAT 600, czyli glutation. Myślę, że coraz większa świadomość jest używania glutationu przez sportowców. Solkoseryl, czyli białko cielęce, również świetny regenerator. I witamina C, no bo ustalamy, że przy dużych obciążeniach odporność organizmu spada, a szczególnie w okresie przygotowania, jeżeli gdzieś tam przeziębienie się pojawi, to często sporo potem pozostawia i sporo się traci tego, co się wypracowało. Więc trzeba dbać o to, aby ten organizm był zregenerowany. I taką kroplówkę robię raz w tygodniu, dzięki tutaj naprawdę uprzejmości kliniki MML przychodzę, wszystko jak widzieliście sami jest mega wszystko podane i takie witaminowe, takie odżywcze, regeneracyjne kroplówki pomagają troszeczkę pomimo tej tony suplementów i diety, aby gdzieś te mikrourazy, troszeczkę zmęczenie organizmu zniwelować i ustalmy, że przy 11 treningach tygodniowo trzeba to robić, a w związku z tym, że nie jestem na igle i nie jadę hormonem wzrostu, testosteronem, oksą i tak dalej, to przynajmniej w takim stopniu jestem w stanie pomóc sobie troszeczkę regenerować organizm. A jakby ktoś miał wątpliwości, wszystko jest legalne. Sprawdźcie na liście tych WADA. Gdzieś w komentarzach wpadło parę razy, że jakieś robimy bardzo patetyczne końcówki, także dzisiaj nie będzie żadnego patosu wielkiego. Będzie za to zapowiedź tego, co czeka Was już w najbliższym wideoblogu. Nie będę mówił, nie będę zdradzał dokładnie, na czym będzie wyglądał wideoblog, ale będzie tam jeden konkurs, na który na pewno czekacie i na pewno, który będzie jedna osoba chciała koniecznie wygrać. O co chodzi? Świętujemy cały czas 100 tysięcy fanów na moim Facebooku i jednym z ostatnich konkursów będzie udział w moim wideoblogu, także bądźcie czujni. W następnym poznacie szczegóły, jak powalczyć o to, aby znaleźć się i spędzić cały dzień ze mną razem z kamerą. Łączy nas pasja.